Dzień dobry, zagrajmy dalej w Fallout 1. Udajemy się na dalsze poszukiwania hydroprocesora w kierunku miasta o nazwie Hub, czyli po polsku koncentrator. Dobrze, że nie polski koncentrator. Nie, nieważne. Wejdźmy. No i mamy taką mapkę, tak? Klikamy na bramę. Co tu mamy? Co to za ludzie są? O kurde, ale dużo ludzi, dużo NPC. O Jezus, ja nigdy z nimi nie skończę rozmawiać. To się będzie ciągnęło całymi wiekami. A może i nie. Tych z tym facetem chyba można pogadać, no. Co to za miejsce? To Hub, handlowe centrum Pustkowia. Jest to największe miasto, o jakim wiem. Można tu znaleźć prawie wszystko, czego można by tylko chcieć. A jeśli się szuka pracy, to jest właśnie miejsce, w którym powinno się być. Wydaje się, że prawie każdy tutaj chce kogoś wynająć do czegoś, obojętnie legalnego czy nie. Czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie można znaleźć hydroprocesor? Hydroprocesor? Kurczę, to mnie zagięło. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Spróbuj w sklepie mydło i powidło w śródmieściu. Może tam będą ci w stanie pomóc. Co robią te wszystkie wozy? To wozy karawanowe. Wozimy nimi towary do prawie wszystkich zakątków Pustkowia. Złomowac, Tyli Bractwa, Cienistych Piasków i wielu innych miejsc. Właśnie wróciliśmy z długiej wyprawy. Kurde. Ta grupa po drugiej stronie drogi przygotowuje się do wymarszu. Wygląda to na tą samą karawanę, która była tu wcześniej? Śmieję się. Tak, chyba można tak powiedzieć. Po pewnym czasie wszystkie zaczynają wyglądać tak samo, ale wierz mi, nie są. A czemu nie można zapytać o te wszystkie miejsca, w których on był? Dokąd powinno się pójść, żeby znaleźć pracę? Bla, bla, bla. Dziękuję, bywaj. Myślę, że powinniśmy schować spływę, bo mogą się zacząć czepiać. Albo i nie. Chętnie skopię parę zadów. Lepiej unikaj kafara. Kogo? Tu jest jakiś dom, ktoś tu mieszka. To Dan. To żona Dana. Świetnie. O cześć, szanowny przybyszu, witaj w Hubie. Pozwól, że się przedstawię. Zwoł mnie Dan, człowiek od Braminów. Prowadzę stale interesy ze wszystkimi tutejszymi kupcami, oferując moje skromne usługi za naprawdę niziutką cenę. Co zatem mogę zrobić dla ciebie? Jakie usługi oferujesz? O, zajmuję się konserwacją przez OM? Serio? Kto to tłumaczył? Jakiś analfabeta? Boże. Zajmuję... A nie, przepraszam. Moja wina. Moja wina. Moja wina. On tak mówi, tak? To nie jest błąd tłumacza. Ten koleś po prostu mówi w ten sposób i dlatego zostało to napisane z błędami, tak? O, tutaj też jest. Zajmujemy się konserwacją prawie wszystkich wozów karawanowych i braminów w tych stronach. Gdy tylko ktoś potrzebuje czegokolwiek do swojej karawany, rozmawia właśnie ze mną. Do diabła, jestem wyłącznym dostawcą całej Wielkiej Trójki, chociaż z kolei tutaj powinno być na przykład dostawcą przez OM też na przykład, ale nie wiem, o co chodzi. Co to za Wielka Trójka? Chyba pierdzielić złotko. Całe życie siedziałaś zamknięta w jaskini, czy co? Wielka Trójka to trzy największe grupy kupieckie na świecie. No okej, może nie na świecie, ale to pewne jak diabli, że ze swoim zasięgiem pokrywają dużą jego część. Gdzieś tak dokąd można sięgnąć wzrokiem. Ach, oni, zdawało mi się... Tam się pierdziel, bramina by po poprańcu. Tak jak można się połączyć do karawany? Nie mam żadnych wolnych etatów. Którędy na targ? No dobra, ale ja się nie chcę przyłączyć do karawany, ponieważ podróżowanie tą karawaną zajmuje bardzo dużo czasu w grze. Tutaj po prostu przeskakuje taki... Znaczy, staje, robi się taki wielki przeskok dni. I, ale niestety tutaj w tej grze czas jest ważny, tak? Co nam powiesz, żono Dana? Gówno. Musisz porozmawiać z moim mężem. Tak, bo ty nie umiesz myśleć. Ach, nieważne.
Żona Dana. Średnia. Witaj, zastępca szeryfa Tony Fry, do twoich usług. Co to za miejsce? Ach, przybyszu, witaj w hubie... bla 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 bla... Może denerzy do karwany, czy to jedna z nich cię to sprowadziła? Nie. To zadziwiające, na pustkowie jest teraz całkiem groźnie, szczególnie w związku z zaginionymi karawanami. Ale tu jest bezpiecznie, tylko trzymaj się z dala od sokoła maldańskiego. Kafar i jego załoga to banda łobuzów. O, to jest coś długiego, to wygląda jak... hydroprocesor? Nie. O co chodzi z tymi zaginionymi karawanami? To prawdziwa tragedia. Niektóre karawany znikają na pustkowiu. Butch, szef wszędobylskich handlowców, oferuje nagrody za informacje czy coś podobnego. Sprawdź na targu, jeśli cię to interesuje. O co chodzi z tymi zaginionymi... Nie, kim jest Kafar? To właściciel sokoła maltańskiego przy targu, ale ja bym się na twoim miejscu z nim nie zadawał. Jeżeli nie chcesz wpaść w kłopoty, to morderczy bydlak, lecz szeryf nie pozwala mi go aresztować bez dowodów. Dobra, czy wiesz, gdzie jest hydroprocesor? Hydroprocesor? No cóż, nigdy o czymś takim nie słyszałem. Jeśli jednak ma to coś wspólnego z wodą, to porozmawiaj z kupcami wodnymi. O! Ciekawe. Ich centrala znajduje się na południu, za obszarem Śródmieścia. Okej, dzięki. Żaden problem. Wiesz albo nie, nasze miasto jest całkiem bezpieczne. Nasza policja to sami świetnie wyszkoleni stróże porządku. Nie powinny cię spotkać żadne problemy, tylko unikaj sokoła maltańskiego. To tutaj można mieć broń wyciągniętą, tak? Nie wydawaj się z tym w żadne rozruby. Z bronią pewnie, tak? O to chodzi. I tutaj, nie wiem, jest barak tych policjantów, może. Co to jest? Znaczy, kto to jest? Pewnie nikt. No. Ale hodują jakąś kapustę i ziemniaki. Biblioteczka. Zawsze warto przeszukać. O, ten pan ma jakąś fajną zbroję. Może go zabijemy i ją zabierzemy. Tutaj coś jeszcze jest. To jakieś rzeczy. Staff. Po angielsku to się nazywa staff. Tak. Po prostu. This is staff. To Günther. Witaj w moich skromnych progach. Co mogę dla ciebie zrobić? Co robisz w tym mieście? Czy mogę ci zadać kolejne pytanie? Nie, chcę z tobą gadać. Nie, tu jest pewnie wychodek, tu jest biblioteczka, w której pewnie znowu nic nie ma, ale sprawdzimy. Tu drzwi. Jezus. O, to jest kibla wyszedł. To nie jest kibel. Co to kurde jest? Nie cierpię psów. No to masz pecha, kolego. Bo ja swojego psa nie porzucam. Market. Napis na tym drogowskazie głosi targ. Dobra. To szyld. Widzisz szyld spółki handlowej Karmazynowa Karawana? Tutaj udamy się później. Tutaj mamy sklep. General Store. I chcę coś sprzedać, to wtedy się nam pojawi opcja z chyba z dużą ilością pieniędzy w kolesia. A jakbym wybrał, że chcę coś kupić, to chyba pojawiłoby się więcej przedmiotów. Może niekoniecznie. Zobaczmy. Chcę coś kupić. Zmienił się? Ach, jednak nie. Dobra. Te książki zwiększają umiejętności. Może sobie kupię tą książkę. To jest książka zwiększająca naprawę. To jest książka zwiększająca naukę. A to jest książka zwiększająca sztukę przetrwania, tak? No zobaczmy, czy mnie na te książki stać. Czy mogę się dokształcać. Bułki sprzedamy. Hunting rifle nie sprzedamy. Ale te broń chyba mam dwie, tak? Za droga jest shotgun? A nie, nie jest za droga, bo ten koleś trzyma kapsle. Więc można spokojnie tutaj wziąć mu wszystko, spróbować opchnąć. Co tylko się da.
co, jeżeli się uda, oczywiście. Zapalara też nie jest potrzebna do niczego w tej grze. Tak więc ją też opchniemy. Dawaj makaron z powrotem. Może jednak nie, a może bierz szynę. Ja zawsze przy tym handlu się staram znaleźć taką optymalną ilość towarów, które można sprzedać po jak najniższej cenie, tak? Moja oferta jest słaba? Jak to? A, bo to jest 2198. O kurde. Jeszcze mogę spróbować te steampaki pokupować. Może się uda. O. Za tego maszynowca. Gdzie on jest? Dobra, lepiej go szybko sprzedajmy, zanim gra wyjdzie do pulpitu i sobie zapiszę. Koniec. FLC. Psst, Hono tu, o co ci chodzi? No, to co robisz w hubie? Naprawdę nie wiem, czemu to by to miało cię interesować. Spoko, po co zaraz te nerwy? Zjebałem, tak? No nieważne. FLC. Logo przyjaznego towarzystwa pożyczkowego. Jakiś lichwiarz. Niech mnie kule biją, jeśli nie, jeżeli to nie potencjalny klient. Jestem Lorenzo Szczodrobliwy. Do twoich usług. Rodzaj pożyczki, dzienne oprocentowanie. W wysokości zaledwie 10%. Maksymalnie 10 dni na spłatę. Nigdzie w hubie nie znajdziesz chłodniejszej instytucji pożyczkowej. Może to pierwsze wybierzemy. No cóż, myślę, że tak. O czym chcecie wiedzieć? O czym chcesz wiedzieć? Jak ci się układa z miejscową policją? To wspaniali goście. Co jest z tymi zaginionymi kamerami? Szpon śmierci, to musi być szpon śmierci. Deathclaw. Nikt już nie jest bezpieczny. Co jest z tym szponem śmierci? Rany niektórych z historii, które opowiadają o tym czymś są wprost. No cóż, są mocne. Gdzie w tej okolicy można znaleźć pracę? Spróbuję pana Kafara. Kazali się nam od niego trzymać z daleka, tak? Powiedz mi o sobie. Jak rozumiesz sercowność? Dobra. Na razie tutaj nie chcę z nim załatwiać nic. Chociaż zastanawiam się, co by się stało, gdybyśmy wzięli pożyczkę i nie spłacili. Bo nigdy tego nie próbowałem robić. Podejrzewam, że ktoś by się wkurzył. O! Ten pan daje bardzo ważne zadanie. O rany, nie możesz mnie zostawić w spokoju, mam już na głowie wystarczająco dużo problemów. Problemów? Może będę ci w stanie pomóc. Wierz mi, to prawdziwa tragedia. Nic nie jest już takie, jak było. Mam małą farmę za miastem, a parę dni temu banda najeźdźców zjawiła się jak z podziemi i używa teraz mojego domostwa jako swojej bazy. Zabili Pugsleya, mojego osiołka, i zagrozili, że mnie zabiją, jeśli kiedykolwiek spróbuję tam wrócić. To nie jest Kevin Costner z czasem, z listonosza? Czy ten listonosz wyszedł później? Ten film oczywiście. Powiedz mi tylko, gdzie to jest, a ja już zajmę się resztą. Naprawdę? Zrobisz to? Wiesz, ja już nie śmiem tam chodzić. Może ty pójdziesz i dasz mi znać. Także będę mógł bezpiecznie wrócić do domu. To jest bardzo ważne zadanie, albowiem nagroda za to zadanie jest zajebista. Zajebista po prostu, a ty idziesz o łopata. Której nie można podnieść niestety. I mamy cały czas dźwięk ładowania się mapy. Niestety coś się zburało. A może po prostu na tej planszy nie ma muzyki i to odtwarza poprzedni dźwięk zapętlony, tak? Dobra, zrobię sobie twardy zapis. Zrobię sobie jeszcze quick save. I próbujemy się tutaj wbić. Ale będzie wojna. No dzień dobry, nawet kurde nie było żadnej szansy na porozmawianie z nim. No to strzał. No to strzał. Ha, mogę strzelić dwa razy. Ale będzie vendetta teraz. Swojego pojechał. Dobra, muszę namierzyć jakiegoś pulasa ze spluwą, ponieważ oni są najbardziej groźni.
Jak widać, ten koleś tutaj dosyć dużo obrażeń zadaje. Desert Eagle ma. A ci, co biją pięściami, to praktycznie kaset kolczasy, tak? Oni praktycznie są niegroźni. Dobra, tak więc to nie jest Ian, to jest najeźdźca, tak? To jego zabijamy. I raz, i dwa. Ian, kiepsko strzelasz. Oh my god, ale wypłata. O Jezus! Ach, pięknie, Taiho. I ochłap też się postarał. Stalona? Co to kurde za broń? Dobra, musimy się niestety uzdrowić, bo zaraz padniemy na ziemię. Bez tchu. Czyli wszykujemy strzykawy, a wszyscy grzecznie czekają i się przyglądają się, jak to robimy, tak? No i strzelamy dalej do kolesia, który ma jakąś broń. Heckler and H. Znaczy, on ma ten HNK MP9, 10 mm. Jakoś spluwa. Znaczy, jakiś... No nie, Winchester Widowmaker. Kto, kto ma tego HNK? Ten z tyłu? Nie wiem, skąd się to wzięło. Dobra, szukamy tego. Nie przedłużać. Skuna wypłata. A, dostaliśmy kosą. Niestety nie mogę tutaj strzelać serią, ponieważ pozabijam swoich. Oczywiście strzały serią by spowodowały, że oni by zginęli szybciej, tak? Obrywam, dość solidnie. Tej baby. Co ona ma za broń w ogóle? Stalona, cokolwiek to jest. Dobra, zaraz ją wywalniemy w oczy. Czemu? Można, tak? Można, dobra. Ojej. No i co krytycznie obrywa w oczy, tracąc 30 punktów wytrzymałości. Zranienie skutkuje ciężką ślepotą, jak gdyby istniała jej lżejsza odmiana. No i nie tylko ślepotą skutkuje, ale także śmiercią. Tak więc ślepotą ona się już nie musi przejmować. Dobra, ten facet, ile ma jeszcze? 4 punkty wytrzymałości, tak? Nie powinien długo pociągnąć. Spróbujemy może podejść, mimo wszystko. Oj, i Jan. No i dobra, i wszystkie pulasy zostały zabite. Teraz możemy ich przeszukać sobie spokojnie. Najpierw szafki. No, tym razem coś tu dali. W końcu. Czyli się odkułem w strzykawki. Jeżeli chodzi o strzykawki. Dobra, i te wszystkie bronie będę mógł wziąć, ponieważ będzie można je sprzedać. Sprzedać je za dobrą cenę. Wymienić na kapsle. Chociaż ja później na przykład kapslami prawie w ogóle nie handluję. Kapsle służą tak naprawdę do odblokowywania kolejnych kwestii dialogowych. Jak na przykład postać nas prosi o zapłacenie 1000 kapsli, no to barterem już tego nie możemy zrobić, tak? Tylko tandy można było tak wykupić. Coś przyszło. Nie jestem pewien, czy tutaj nie leży jeszcze ktoś, na kogo nie mogę wycelować. To jest właśnie przejebane trochę w tym, że wybieranie ciał, których się chce przeszukać. Bo oni jak kładą się to na ziemię, to się po prostu nakładają na siebie, tak? Każdy piksel się liczy. No właśnie. Koleś z luparą. Na razie wszystko biorę. Zobaczcie, dowiemy, co to jest ta Stalona. A!
Wysokiej jakości nóż bojowy Stallona firmy Cięty Dowcip S.A. Według producenta krawędź głowni ma bez konserwacji pozostać ostra nawet na ponad 10... Co ja czytam? Ma pozostać ostra nawet po ponad 10 latach użytkowania. To co, oni ten nóż z azbestu zrobili, czy co? O właśnie, tego kolesia szukałem. Ten pistolet, który ma, jest całkiem niezły. Ale zaraz dostaniemy i tak lepszy. Chociaż mi się wydaje, że z tego pistoletu będzie mógł skorzystać i Jan. No. Całkiem to możliwe. Tak, tym bardziej, że... Tamten koleś, którego zabili, który był właścicielem tego pistoletu, używał tej samej grafiki co Ian, tak? To jest w tej grze ważne. Po prostu jak koleś ma dany sprite, to on ma animację tylko do konkretnych typów broni i innych nie wyciągnie. Na przykład ten facet nigdy się nie będzie posługiwał shotgunem. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, ale zobaczymy, której broni będzie używał. Jak będzie dalej używał tej głupiej, to my ją po prostu zabierzemy. Teraz możemy wyjść. I porozmawiać z zlecającym. No, to udało ci się dać nauczkę tym najeźdźcom? Czy mój dom jest znowu bezpieczny? Jasne, że tak, kolego. Och, bardzo ci dziękuję. Przykro mi, że nie mam żadnych bogactw, które mógłbym ci dać, ale masz. Weź ten karabinek za ocalenie mojego domu. Karabinek? Jeżeli chodzi o to zadanie, to chyba trzeba mieć co najmniej, nie wiem, piąty poziom? Bo wiem, że trzeba mieć jakiś poziom, żeby można to w ogóle wziąć. Wziąć. Bo jeżeli się nie ma konkretnego poziomu, to tego zadania nam nie da. Okej. Mam jeszcze książki zaległe. Je, poczytajmy sobie. Uczysz się wiele o naprawie uszkodzonych urządzeń elektronicznych. Poznajesz nawet z twojego punktu widzenia informacje naukowe. I uczysz się wiele o sztuce przetrwania w dziczy. Teraz zobaczmy, co dostaliśmy w nagrodę. To jest przecież pistolet Ricka Deckarda z Blade Runnera. Po polsku Łowca Androidów. Dokładnie taki sam jest. Pistolet 5,56 mm. Karabinek kalibru 5,56 mm zmodyfikowany i przycięty do rozmiarów pistoletu. Jest to unikatowa broń, najwyraźniej wykonana z pietyzmem i biegłością. I to jest najlepszy pistolet w grze. To jest Dead Gun. Znany z Fallout New Vegas chociażby. Albo z modów różnych do Fallouta 3. Albo z Fallouta 2 też. Tam występował w pewnych ilościach. I Sulik zajebiście tym pistoletem strzelał. Zajebiście skuteczny był. Dobra, znowu chcemy się do rana wyspać. Żeby nie było ciemno. Jak jest ciemno, to nie lubię. I mamy Dead Gun. Tą spluwę. Która ma podwójny cyngiel. Ma diody, ma... No po prostu to jest broń modelowana na broni Ricka Deckarda z Blade Runnera. Jak już wspominałem, tak? Niestety w Fallout New Vegas trochę spieprzyli jej model i tekstury. Nie wygląda już tak samo fajnie. No ale są mody, które to naprawiają, tak? Bez problemu można to naprawić. Jak się gra w Fallout New Vegas na PC-cie oczywiście. Dobra. Nieważne. Ten film trwa już za długo trochę. Dlatego może z kolejnymi panami tutaj NPC zajmie się w następnym filmie. Do następnego.